dzisiaj najbardziej męskie sposoby zachowania to jest picie piwa, gry w gry i oglądanie meczy. Kurde, jak tak można? Więc zgromadziłem kilku facetów, którzy wyglądali na twardych. Zadaliśmy sobie pytanie, jak swoją duchowość praktykują faceci. Ekstremalna droga krzyżowa powstała jako odpowiedź na kryzys męskości, który polega na tym, że od mamusi do mamusi. Od tego się zaczęło, od drogi krzyżowej w środowisku męskiej strony rzeczywistości. Dopiero za kolejnym razem zaproponowaliśmy ją innym. No EDK to moja duchowość, która polega na tym, że wieczorem albo w nocy trzeba wyjść i iść. Nie blisko, tylko daleko, minimum 40 km. Minimum. Musi być ciężko. Pod górę. W nocy i musi boleć i od wtedy zaczyna się naprawdę modlitwa. Ja tak mam, ja wierzę w taką duchowość, w której, jak powiedział Jezus, kto chce zachować swoje życie, ten nie straci. A kto straci swoje życie z mego powodu, to nie znajduje. To nie jest tylko droga krzyżowa, praktyka religijna, tylko to jest wydarzenie duchowe, czyli takie, w którym można zbliżyć się do Boga i wejść z Nim w relację. Kiedy już cały zapas energii jest wyczerpany, kiedy się chce spać i jest równocześnie zimno najczęściej, właśnie nad ranem, i człowiek tak naprawdę myśli tylko o tym, żeby wreszcie już trafić do swojego domu. I to jest dobry moment, żeby się zwrócić do Boga, powiedzieć: Boże, taki jestem, jest mi źle, a i tak dalej Ty jesteś dla mnie najważniejszy na pierwszym miejscu.